Witam Was serdecznie w ostatnim odcinku naszej serii z remake'u pierwszego Crasha Bandicoota na PlayStation 4. No i jako, że jest to ostatni odcinek, to już teraz Was zapraszam do podzielenia się w komentarzach swoimi opiniami na temat tej gry, na temat tej mojej serii. A dzisiaj dokończymy sobie już ostatnie wyzwania czasowe, pokonamy ostatniego bossa i osiągniemy 102% w tej grze, czyli tyle, ile można najwięcej uzyskać. I chciałem też już teraz potwierdzić, że planuję w następnej kolejności nagrać na kanale remake drugiej części Crasha. Ostatecznie się na to zdecydowałem i możecie się spodziewać, że seria rozpocznie się jakoś w najbliższych dniach. Niekoniecznie jutro, ale za kilka dni powinna taka seria zostać u mnie rozpoczęta, więc oczekujcie, a póki co zabierzmy się za ostatnie 6 poziomów w Crashu, które muszę jeszcze ukończyć przynajmniej ze złotym reliktem na czas i rozpoczynamy od Slippery Climb, czyli zdecydowanie od jednego z najtrudniejszych też etapów w tej grze i powiem Wam, że też byłem zaskoczony, bo bardzo szybko udało mi się ukończyć ten poziom. Zrobiłem to w nieco ponad 10 minut, musiałem oczywiście kilka razy go powtórzyć, bez kilku zgonów się nie obyło, ale byłem zaskoczony, że tak szybko mi poszło. Ogólnie na nagranie tych wszystkich 6 plansz z tego odcinka musiałem poświęcić prawie 2 godziny, a 2 godziny dlatego, że z jedną z plansz męczyłem się właśnie około godziny. Później powiem Wam, o jaką planszę chodzi, o jaki etap chodzi. Na razie skupmy się na Slippery Climb, gdzie starałem się oczywiście jak zwykle ruszać jak najszybciej przed siebie i w miarę możliwości nie zatrzymywać się na tym etapie i wtedy wszystko bardzo zgrabnie wychodziło, tyle tylko oczywiście, że trzeba było się wykazać dużą precyzją przy poszczególnych skokach, no bo tutaj naprawdę nie brakuje pułapek i samo przejście tego etapu może sprawiać duże problemy, nie wspominając już o przejściu bez zgonu w jak najkrótszym czasie. Tutaj zwróćcie uwagę, idealnie udało mi się przeskoczyć bez zatrzymywania po tych platformach ruszających się. No i wbijałem się coraz to bardziej na górę. Jest to też jeden z dłuższych poziomów, więc to też sprawia, że jego przejście bez zgonu w jak najkrótszym czasie jest trudne. No bo trzeba przez cały ten czas nie popełniać zbyt wielu błędów. Mówię zbyt wielu, bo jakiś błąd możecie popełnić w sytuacji, kiedy macie maskę oczywiście. Wtedy jest to jakiś tam bufor bezpieczeństwa, ale i tak nie zmienia to faktu, że poziom jest bardzo ciężki. Tutaj wbiłem już na samą górę. Oczywiście ponownie te czasówki pokazuję Wam już z nagranym gameplayem, a ten komentarz dogrywam później. No nie ma co ukrywać, wolałem zdecydowanie najpierw przejść te poziomy na czas bez komentowania, aby bardziej się móc skupić na gameplayu, bo już niejednokrotnie mówiłem, że przechodzenie jakiejkolwiek gry z jednoczesnym komentarzem na żywo sprawia, że nie jesteście w stanie tak bardzo się skupić jak wtedy, kiedy gracie bez komentowania i myślę, że to jest tego dowód, bo pewnie gdybym komentował na żywo, to nie byłbym w stanie tego etapu przejść właśnie z odpowiednim czasem, bez zgonu, już w ciągu nieco ponad 10 minut. A tymczasem tutaj właśnie bez komentowania na żywo udało mi się to bardzo szybko. I to już tak naprawdę końcówka jest tego etapu. Po tych ptaszyskach trzeba jeszcze poskakać. Mamy ostatnie zamrożenie czasu, pokonanie przeciwnika i w ten oto sposób skończyłem to z platynowym reliktem, słuchajcie. To było dla mnie ogromne zaskoczenie. Nie chciałem Wam tego mówić do samego końca, ale zdobyłem tutaj platynowy relikt już właśnie po nieco ponad 10 minutach prób. I tutaj tradycyjnie na tej tabeli możecie zobaczyć, ile potrzeba było czasu na poszczególne relikty. I co ciekawe, ten platynowy czas pobiłem jeszcze o niecałe 4 sekundy, o nieco ponad 3 właściwie. W następnej kolejności mieliśmy poziom Lights Out, czyli pierwszy etap w ciemnościach. Ten łatwiejszy etap należałoby dodać. No i tutaj spędziłem niecałe z kolei 10 minut, tak około 8 minut. Tutaj sobie zapisałem w notatkach. Mogę to sprawdzić, ile właśnie przechodziłem poszczególne etapy, bo nagrałem wszystkie te moje podejścia na kanale, więc w każdym przypadku sobie właśnie sprawdziłem, ile mi to czasu zajęło i dzięki temu mogę Wam to powiedzieć. No i właśnie jeden z tych etapów z tego odcinka zajął mi godzinę, co było najdłuższym czasem potrzebnym na przejście poziomu
w jak najkrótszym czasie, jeśli chodzi o wszystkie 26 poziomów. Tutaj nie było takich dużych problemów, też oczywiście kilka razy zginąłem, bo starałem się przejść to możliwie jak najszybciej, bez zatrzymywania się. No i momentami zdarzały mi się właśnie upadki w przepaść, czy też jakieś inne błędy, które powodowały, że musiałem ten poziom powtórzyć, ale ogólnie nie było dużych problemów, bo sam poziom w porównaniu do Fumbling in the Dark jest krótszy, więc też nie sprawił mi aż takich problemów. Nie miał też właśnie aż tylu pułapek co Fumbling in the Dark. Tutaj pod koniec właśnie się mogą zacząć schody, bo pełno tych ostrzy tutaj się buja i właśnie na koniec nawet oberwałem, straciłem maskę, ale to już na szczęście była końcówka, więc zdobyłem tutaj, jak widzicie, złoty relikt. Minuta 13 i 66 setnych. Zaraz zobaczymy, ile mi zabrakło w tym przypadku do platyny. No jak sami widzicie, troszeczkę zabrakło, kilka sekund, ale tak jak już mówiłem niejednokrotnie, moim celem było tutaj zdobycie złotych reliktów. No i zaczynamy Fumbling in the Dark i już wam mogę powiedzieć, że jest to właśnie ten poziom, przy którym spędziłem godzinę czasu, wielokrotnie ginąc tutaj w różnych sekcjach tego poziomu, szczególnie w jego drugiej części. I też się tutaj troszkę naddenerwowałem, bo często byłem blisko, a pod sam koniec zdarzał mi się jakiś błąd, który powodował, że jednak musiałem powtarzać od nowa. I powiem wam, że skończyłbym ten poziom pewnie wcześniej, gdyby nie moja chęć przejścia tego jak najlepiej, bo jakie było moje zdziwienie, gdy później okazało się, że osiągnąłem bardzo dobry czas. I patrzcie teraz na to, co ja tutaj zrobiłem. Tak, udało mi się przebiec fragment etapu w kompletnych ciemnościach, nic tam nie widziałem, ale powtarzałem ten etap już na tyle dużo razy, że znałem to praktycznie na pamięć i na wyczucie to wziąłem, mimo że tam były platformy, po których trzeba było skakać i mimo że nic nie widziałem, to udało mi się je przeskoczyć, co było dla mnie czymś niesamowitym, zwłaszcza że akurat przy tym podejściu, kiedy biegłem w kompletnych ciemnościach, no to udało mi się to przejść z świetnym wynikiem, z którego byłem niesamowicie zadowolony. Powiem wam, że z tego przejścia jestem najbardziej dumny, bo nie dość, że mi się bardzo dobry wynik udało wykręcić, już teraz wam mogę powiedzieć, że uzyskałem tutaj platynowy relikt, to jeszcze w dodatku właśnie tamto przejście w kompletnych ciemnościach mnie kompletnie zaskoczyło, więc to jest zdecydowanie mój wynik, z którego właśnie najbardziej jestem dumny. Tutaj dobiegłem do końca i z wynikiem minuta 33 i 69 setnych zdobyłem platynowy relikt. I powiem wam, że później jak sobie zobaczyłem na tablicy, to okazało się, że pobiłem wynik platynowy o dobrych kilka sekund, co oznacza, że wcale nie musiałem się aż tak bardzo spieszyć, więc gdybym się tak aż bardzo nie spieszył, gdybym po prostu w niektórych momentach próbował poczekać, to i tak bym ten platynowy relikt zdobył, a pewnie skończyłbym to wcześniej, ale no nie zmienia to faktu, że niesamowicie jestem akurat z tego podejścia zadowolony. No i w następnej kolejności poziom Jaws of Darkness i tutaj spędziłem przy tym etapie około 15 minut, już następne poziomy tyle czasu zdecydowanie co Fumbling in the Dark mi nie zajęły, więc oficjalnie można powiedzieć, że przy Fumbling in the Dark spędziłem najwięcej czasu na tych właśnie czasówkach, a drugim takim poziomem był Native Fortress, gdzie w poprzednim odcinku wam pokazywałem ten poziom i przechodziłem go przez około 40 minut, a zdecydowaną większość etapów kończyłem w czasie poniżej 20, a nawet 10 minut, co właśnie, szczerze mówiąc, się tego nie spodziewałem, bo tak jak już wam mówiłem w poprzednim odcinku, obawiałem się, że będę się przy tych czasówkach męczył dłużej. Tymczasem poprzednio grałem około 4 godzin, żeby wam poprzednie 20 etapów pokazać, teraz te 6 zajęły mi niecałe 2 godziny, więc w sumie niespełna 6 godzin musiałem poświęcić na samo przejście tych poziomów na czas, aby zdobyć przynajmniej złote relikty. Ostatecznie mogę wam też już powiedzieć, że udało mi się zdobyć, też ku mojemu zaskoczeniu, 13 złotych i 13 platynowych reliktów, więc po połowie. I tak jak też wam mówiłem w poprzednim odcinku, ja szczerze mówiąc
Liczyłem na to, że uda mi się kilka platynowych reliktów zdobyć, ale nie sądziłem, że połowa tych poziomów to będą platynowe relikty. Zwłaszcza, że ja w ogóle nie starałem się o te platynowe relikty. Po prostu przechodziłem poziom jak najszybciej, aby zdobyć złoty, a nie jako przy okazji wpadały te platyny. Więc gdybym starał się powtarzać te poziomy jeszcze więcej razy, wtedy pewnie więcej jeszcze platyn by wpadło, ale jestem zadowolony z tego, co mam, bo to w zupełności wystarcza, aby osiągnąć te 102%. A zawsze kiedyś tam mogę sobie jeszcze zasiąść w wolnych chwilach, powiedzmy, i popróbować kolejne platynki zdobyć, chociaż nie wiem, czy kiedykolwiek też znajdę sobie na to czas. To nie jest dla mnie jakimś priorytetem. Więc poziom Jaws of Darkness ukończyłem na złoty relikt, jak widzicie. I tutaj też troszkę zabrakło do platyny, ale znacznie też przekroczyłem tą granicę złotego reliktu. No i w następnej kolejności mieliśmy Castle Machinery. Jest to już przedostatni poziom, jaki musiałem przejść na czas. Tutaj trzeba najpierw zeskoczyć na dół. Twórcy się zabezpieczyli w ten sposób, bo tam można przecież za pomocą kolorowego klejnotu sobie przejść poziom w parę sekund, ale jako że schodzimy już na dół, to tutaj dalej nie można było skorzystać z tamtego kolorowego klejnotu i trzeba poziom przejść normalnie. I też nie jest to proste, bo jest tutaj rzeczywiście pełno pułapek. Te momenty, kiedy się wbija na górę i trzeba unikać tych gorących rur, szczególnie może to sprawić problemy wielu graczom. Ja spędziłem przy tym poziomie niecałe 10 minut, więc zdecydowanie poszło mi to szybko w porównaniu do takiego Fumbling in the Dark chociażby. Kilka powtórzeń i ostatecznie udało mi się zdobyć odpowiedni relikt. Relikt złoty, bo już teraz właśnie do końca udało mi się zdobywać złote relikty. Mogę już teraz wam zdradzić, bo jeśli liczycie, że w ostatnim odcinku miałem 11 platynowych reliktów, a tutaj już widzieliście dwa kolejne, no to mam właśnie 13 platynowych i 13 złotych reliktów w całej grze. Tutaj, kiedy biegłem po tej parze, to skorzystałem z okazji, że miałem maskę i nie czekałem, aż ta para przeleci. Dzięki temu mogłem zaoszczędzić też trochę sekund i jeszcze z jedną maską mogłem tutaj spokojnie sobie przejść do końca, licząc na to, że w razie czego, jeśli oberwę, to też jeszcze nic mi się strasznego nie stanie. Tutaj też można było jeszcze zaoszczędzić sporo, gdybym dwa razy nie skakał. Wiadomo, w sytuacjach, kiedy zdobyłem złoty relikt, to można wychwycić w tych moich próbach jeszcze takie momenty, gdzie można się doszukać tych błędów, gdzie rzeczywiście jest jeszcze sporo sekund do nadrobienia. Tutaj jest bardzo ważne, aby jak najszybciej te skrzynki zamrażające czas sobie rozbić i ruszać dalej. Też tam skoczyłem na skrzynkę, która nie była potrzebna do rozbicia. Więc też, gdybym próbował to jeszcze jakoś dodatkowo masterować, to udałoby się tam jakieś sekundy zaoszczędzić. Tutaj oczywiście trzeba na te kamery uważać, rozbijać je, kiedy wlatujemy na górę. I tutaj też chyba leciałem do przodu, a nie. Na wszelki wypadek się zatrzymałem. A, tutaj straciłem jedną maskę właśnie. Właśnie zdawałem sobie sprawę, że miałem maskę, więc mogę zaryzykować i przejść już teraz do końca tego poziomu, skakać na tych platformach i mamy to. 2 minuty 13 sekund 46 setnych, co, tak jak już wam mówiłem, pozwoliło mi uzyskać złoty relikt w tym przypadku. Za chwilę podsumowanie wymaganych czasów do poszczególnych reliktów. I tutaj sami widzicie, no naprawdę niewiele zabrakło do platynowego, więc też gdybym to powtórzył, wyeliminował jakieś błędy, to udałoby się to przejść. No i ostatni poziom, a więc The Lab. Jest to etap uznawany za najtrudniejszy, a przynajmniej jeden z najtrudniejszych, w którym się zdobywa platynę. Jeśli chcecie zdobyć wszystkie platynowe relikty, to zdecydowanie The Lab jest, należy do czołówki tych najtrudniejszych w tym crashu. A to dlatego, że idealnie trzeba wszystko zgrać, aby zdobyć platynę. Ja tutaj chciałem zdobyć tylko złoty relikt i w takim przypadku nie siedziałem przy tym etapie jakoś długo, bo około 10 minut i udało mi się dość szybko to zaliczyć. Ale już rozumiem, dlaczego platyna jest taka trudna, dlatego że
Sporo sekund mi zabrakło jeszcze do platyny, tam kilku sekund w sumie. Ale żeby te sekundy jeszcze zaoszczędzić, to trzeba idealnie tutaj biec, aby nie zatrzymywać się na tych pułapkach, kiedy mamy ten prąd. Trzeba po prostu rozpocząć poziom w tak idealnym momencie, żeby jak najmniej się zatrzymywać, żeby w miarę możliwości biec cały czas przed siebie, bo czas na platynę jest niesamowicie wyśrubowany. Tutaj zwróćcie uwagę na tą platformę, ten most, który tak zaniknął. No ale jeśli chodzi o złoty relikt, to właśnie nie musiałem zbyt wiele razy powtarzać. Udało mi się to zdobyć nieco ponad 51 sekund, a konkretnie 51 sekund i 1/100. Ale właśnie do platyny kilku sekund tutaj jeszcze brakowało, więc gdybym kiedykolwiek próbował jeszcze się zabierać za platyny, to zdecydowanie byłby to na pewno poziom, przy którym pewnie siedziałbym najdłużej. Ale najważniejsze było dla mnie to, że miałem już teraz wszystkie 26 reliktów, 13 złotych, 13 platynowych i teraz za chwileczkę powrócę do Was z komentarzem na żywo, kiedy to pokonamy sobie Neokorteksa. No i obejrzymy zakończenie gry, ciesząc się z osiągniętej granicy 102%. Dobrze, a więc witam Was teraz po cięciu z komentarzem już nagrywanym na żywo w trakcie grania i zabierzemy się za ostateczną walkę z doktorem Neokorteksem. Zanim jednak to zrobimy, to chciałem Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Mianowicie możecie kojarzyć, że pod koniec 8 odcinka, a więc tuż przed rozpoczęciem wyzwań czasowych, miałem 98% w grze. Za przejście wszystkich wyzwań czasowych na przynajmniej złoty relikt dostajemy dodatkowe 2%, więc teoretycznie już teraz mamy osiągnięte 100% w grze, a jeszcze 2% uzyskamy, jak pokonamy Neokorteksa i wtedy właśnie za zrobienie wszystkich poziomów na 100%, a więc za zgarnięcie dwóch kluczy, 26 klejnotów i zdobycie 26 reliktów, będziemy mieli 102%, czyli tyle, ile najwięcej można w tym remake'u zdobyć. Przypominam, że w oryginalnej wersji z 96 roku maksymalnie można było uzyskać 100%, ale jako, że tutaj dodano jeszcze te wyzwania czasowe, to właśnie takie ponadprogramowe 2% można zdobyć poprzez uzyskanie 26 przynajmniej złotych reliktów. Tak więc nie ma co czekać, rozpocznijmy sobie walkę z Neokorteksem, pokonamy go, obejrzymy zakończenie, a później pokażę Wam jeszcze takie dodatkowe zakończenie za zdobycie wszystkich klejnotów, za przejście gry na 100%. Darn you, crashed bandicoot! No to pokaż, Korteks, co potrafisz. Taktyka polega na tym, że trzeba odbijać w jego stronę te zielone pociski. Dokładnie tak oczywiście jak w pierwowzorze na PlayStation 1. Z kolei pocisków niebieskich i fioletowych nie możemy odbić. O, i teraz na przykład musiałem dwa zielone pociski odbić, aby kolejny fragment zdrowia odebrać. Teraz z kolei będę musiał trzy takie pociski odbijać. Jeśli chodzi o fioletowe i niebieskie, to właśnie nie możemy ich odbijać. Fioletowe lecą prosto na nas, niebieskie z kolei lecą z boku ekranu. Jak widzicie, teraz jeszcze dodatkowo w ten sposób się poruszają. To też jest trudniejsze, żeby tego uniknąć. Pamiętajmy o tym, że jedno uderzenie od razu mnie zabija. Nie mam żadnej maski. Nie ma lekko. Ale dobra, trzy pociski zielone odbite. Jeszcze dwa fragmenty zdrowia. Patrzcie na to, co się dzieje. Kurde, no nie udało się. Dobra. I Korteks pokonany, słuchajcie. Zdobywamy złote trofeum za pokonanie Korteksa i będzie platynka! Tak jest, to na co czekałem. Platynowe trofeum za przejście Crasha Bandicoota na 102%.
No proszę, a więc odrobinkę tutaj inaczej to wygląda na koniec po pokonaniu Cortexa. Widzieliśmy go, jak spada po upadku i tym właśnie, tą sceną, kiedy Cortex spada w dół, rozpoczyna się Crash Bandicoot 2, tak naprawdę. No i w dodatku widzieliśmy jeszcze Taunę, która została uwolniona. Dodatkowa scena z Tauną jest też właśnie za przejście gry na 100%, za zdobycie wszystkich klejnotów, więc tą scenkę również wam pokażę, jak już przelecą te napisy, więc jeszcze nie wyłączajcie tego filmu pod żadnym pozorem, a ten czas, kiedy właśnie napisy będą lecieć, to wykorzystam na to, aby podsumować jakoś tę serię. No bo powiem wam, że jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tego, jak ten remake został stworzony. Naprawdę przez cały czas, jak przechodziłem tą grę, to oczywiście chwaliłem twórców już do tej pory za to, jak to tutaj opracowali i naprawdę, kiedy jeszcze gra nie wyszła, kiedy dopiero była zapowiadana, to miałem pewne obawy co do tego, jak ten remake zostanie wykonany, bo no sam fakt, że za remake nie odpowiada oczywiście studio Naughty Dog, czyli twórcy pierwowzoru, no kazał się zastanawiać, jak to będzie wyglądać, no bo mimo wszystko uważam, że te kolejne części, które później powstawały, jeśli chodzi o Crasha, kolejne części po trylogii, po Crash Team Racing, po Crash Bash, które były już tworzone przez innych twórców, już nawet Crash Bash był tworzony przez inny zespół deweloperski, no to już nie były tak dobre, jeśli chodzi o te platformówki. Oczywiście nadal sprawiały sporo frajdy, również i mi, ale jednak za te najlepsze uważam gry od Naughty Dog, więc troszkę się obawiałem, czy studio Vicarious Visions podoła zadaniu i czy dostarczy nam remake udany. No i już po przejściu tej jedynki mogę powiedzieć, że zdecydowanie podołali, zdecydowanie dali radę i dostaliśmy naprawdę świetne produkcje. Wprawdzie oczywiście jeszcze nie grałem w remake'i drugiej i trzeciej części, ale już na podstawie tego, jak wygląda jedynka, mogę mniej więcej stwierdzić, że no cała kolekcja jest bardzo udana, chociaż oczywiście na ostateczną jeszcze taką opinię przyjdzie dopiero pora. Tak jak już wam mówiłem na początku tego odcinka, już teraz mogę potwierdzić, że będę na kanale nagrywał remake drugiej części. Nadal nie chcę wam obiecywać całej trylogii, bo będę po prostu decydował na bieżąco. Nie wiem, czy będę trójkę nagrywał na przykład. Najpierw muszę przejść dwójkę i wtedy będziemy decydować, co dalej. O, i tutaj bardzo fajnie, że twórcy, specjalne podziękowania dla Naughty Dog, czyli twórców oryginalnej trylogii. Właśnie tego, na to czekałem tutaj też w tych napisach. Więc możecie się spodziewać jak najbardziej, że rozpocznę serię z dwójki. Oczywiście również na 100% albo i na więcej procent. Muszę sprawdzić w ogóle, czy dwójkę na przykład też można przejść na 102% albo więcej. Bo tam też przecież dodano czasówki, których nie było w pierwotnej wersji. Więc całkiem możliwe, że można więcej procent uzyskać. I ja to oczywiście zrobię, podobnie jak to było z remake'iem części pierwszej. Już się osobiście nie mogę doczekać, a będzie to dla mnie fajne przeżycie, bo ja przecież dopiero co w zeszłym miesiącu nagrywałem dwójkę z PlayStation 1. To znaczy, grałem na PlayStation 3 dzięki wstecznej kompatybilności, ale dwójka, która ukazała się na PlayStation 1, była przeze mnie ukończona na kanale na 100%, więc bardzo fajnie będziemy w stanie od razu na świeżo też porównać tą dwójkę oryginalną z remake'iem, jak to tutaj wygląda. A czy trójkę będę nagrywać, tego nie wiem. Zobaczymy z czasem, czas właśnie dopiero pokażę. Cały czas pytacie się, wiem, że chcecie, abym nagrał całą trylogię, ale po prostu wolę niczego nie obiecywać z wyprzedzeniem. Zobaczymy, jak już dwójka zostanie też ukończona. Jeśli chodzi o jedynkę, to ja chyba no nie muszę powtarzać tego, co mówiłem przez wszystkie tak naprawdę odcinki poszczególnych części, za co ja uwielbiam serię Crash Bandicoot, bo to są naprawdę świetne platformówki, których rozgrywka moim zdaniem nie zestarzała się absolutnie do dzisiaj. To jest taki ponadczasowy tytuł, w który można zagrać właśnie nawet dzisiaj, wliczając w to oczywiście również te oryginalne wersje z PlayStation 1. Jeśli nie macie możliwości zagrać w ten remake na PlayStation 4, a rozgrywka wam się podoba, a macie możliwość zagrać w pierwotną wersję,
to gorąco polecam, bo naprawdę warto sobie taką produkcję poznać i zagrać w nią samemu. Ja w ogóle mam takie nadzieję, taką cichą nadzieję, że ten remake tej trylogii Crasha będzie dla dzisiejszych dzieciaków tym za 20 lat, czym dla mnie jest dzisiaj oryginalna trylogia. Wiecie, jak ja teraz ciepło wspominam właśnie pierwsze części Crasha z PlayStation 1, mówiłem o tym w swoich seriach i po 20 latach możemy właśnie sprawdzić remake i dzisiejsi najmłodsi gracze mogą właśnie ten remake sobie ograć i mam nadzieję, że też tym najmłodszym graczom spodoba się ten remake w takim stopniu, że właśnie za kolejne 20 lat ci dzisiejsi najmłodsi będą wspominać tę trylogię jako świetną serię platformówek. Już wtedy oczywiście jako dorośli ludzie, tak jak to jest też w moim przypadku, przecież kiedy ja grałem w pierwszej części Crasha, to miałem kilka lat, jestem rocznikiem 90, więc możecie sobie łatwo policzyć, ile miałem lat, kiedy te poszczególne części się ukazywały. Ja swoją pierwszą styczność z Crashami miałem bodajże jakoś w 97 roku, mniej więcej, teraz mi oczywiście trudno stwierdzić, kiedy dokładnie, ale jakoś tak w tych granicach, więc miałem coś w granicach 7 lat, kiedy po raz pierwszy w Crashe pograłem. I też się mnie pytacie, jak sobie wtedy radziłem. Oczywiście, że było mi zdecydowanie trudniej niż dzisiaj, kiedy już mam wieloletnie doświadczenie z grami, ogólnie z platformówkami, no a poza tym przechodziłem Crashe wielokrotnie. Cały czas was na to uczulam, że miejcie na uwadze fakt, że te przejście gry na 102% jest naprawdę ciężkim zadaniem, ale mi to przychodzi po prostu łatwiej ze względu właśnie na to wieloletnie doświadczenie, aczkolwiek nie chcę absolutnie zniechęcać początkujących graczy, co to nie. Wręcz przeciwnie, chciałbym również zachęcić początkujących z tego względu, że jeśli chodzi o takie samo przejście gry, niekoniecznie już na 100%, to gra oczywiście jest znacznie bardziej przyjazna, zwłaszcza z tymi zmianami, które zostały wprowadzone w remake'u. Teraz już na przykład jeśli chodzi o pierwszą część, gra jest zapisywana po każdym etapie, bonusy można powtarzać, no i jest wiele innych tych takich zmian, o których wspominałem wam przecież na przestrzeni całej serii, więc nie muszę chyba tutaj ich powtarzać, tych różnych zmian, nie muszę o nich mówić po raz kolejny, ale myślę, że właśnie one są bardzo dobrymi zmianami dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z Crashem, bo dzięki temu grę mogą przejść takie osoby. Oczywiście może nie bez problemów, ale myślę, że jest to wyzwanie, któremu każdy może podołać prędzej czy później. Ja naprawdę gorąco zachęcam, bo to są tak świetne gry, że szkoda by było, żeby ktoś się zniechęcił ze względu na być może wysoki poziom trudności. Ten poziom trudności jest oczywiście tutaj wysoki, zwłaszcza kiedy się chce przechodzić na 100%. A patrzcie, tutaj mamy czasy poszczególnych poziomów różnych twórców, to jest ciekawe. Można sobie pobijać te ich czasy również jako dodatkowe wyzwanie. Widzę, że mamy od razu też czasy z drugiej części i pewnie za chwilę z trzeciej. Tak jest. Zaczynają się tutaj czasy z trzeciej części. A to ciekawe, fajny smaczek, jeśli ktoś chce pobijać nie tylko platynowe relikty, ale czasy twórców, które raczej są tutaj jeszcze lepsze od platynowych. To ma jeszcze dodatkowe zajęcie w takim układzie. Opłacało się obejrzeć te napisy do końca w takim razie. Chciałem tutaj oddać też cześć twórcom w ten sposób. Żadne jamraje nie zostały, jak to się mówi, nie ucierpiały w trakcie produkcji tej gry. Był napis na końcu, bo Bandicoot to jamraj, dlatego że właśnie Crash to jest jamraj pasiasty. O czym już mówiłem. Przypomina może liska, ale tak naprawdę jest jamrajem. I to jest wiedza, którą każdy fan Crasha Bandicoota powinien przyswoić koniecznie. No i słuchajcie, uroczysta chwila, bo w tym oto momencie mamy potwierdzenie. 102% osiągnięte, więcej tutaj procentów się już nie da uzyskać. Nawet gdybym miał wszystkie platynowe relikty, to tak czy siak jest już te 102% maksymalną ilością. Sprawdzałem to specjalnie,
żeby wiedzieć, jak to wygląda. I nawet gracze, którzy zdobyli 26 platynowych reliktów, to i tak właśnie mieli 102%. Platynowe relikty służą wyłącznie satysfakcji każdego gracza, który na przykład chce właśnie te najlepsze odznaczenia uzyskać. Ja jestem zadowolony z tego, co tutaj udało mi się osiągnąć, bo w ogóle nie przechodziłem czasówek z myślą o platynach, a i tak 13, a więc połowę poziomów udało się na platynkę zrobić. No i najważniejsze platynowe trofeum na PlayStation 4. Już 25 platynowe trofeum w mojej kolekcji, więc ta kolekcja stopniowo wzrasta i bardzo się też z tego powodu cieszę. A teraz pora na obiecane dodatkowe zakończenie za przejście gry właśnie na przynajmniej 100%, za zdobycie wszystkich klejnotów. Tutaj trzeba przejść do The Great Hall, to jest ten taki mini etap. I teraz jak macie wszystkie klejnoty, to możecie tutaj sobie wejść na tą platformę. I właśnie kolejne platformy to są po prostu następne klejnoty, które zdobyliście na przestrzeni całej gry. Po tych klejnotach trzeba skakać, aż w końcu dojdziemy do końca i tam właśnie zobaczymy to zakończenie. Tutaj widzę, że mamy obraz Tauny. No i ostatnia prosta przed nami. I za kurtyną, która tam na nas czeka, czeka nas jeszcze jedna mała nagroda. Tak jest, Crash się wyjątkowo cieszy, że udało mu się uratować Taunę. No i dodatkowo mamy tutaj jeszcze właśnie taką fajną nagrodę, że widzimy, jak potoczyły się dalsze losy poszczególnych bossów w tej grze. Ja prawdopodobnie dodałem wam teraz też polskie napisy, żebyście sobie mogli zobaczyć, co konkretnie robią poszczególni bossowie po zakończeniu pierwszej części. Taki tam dodatkowy smaczek dla fanów, którzy właśnie przeszli grę przynajmniej na 100%. Mówię przynajmniej na 100%, bo to właśnie dodatkowe zakończenie możecie sobie odblokować za przejście gry na 100%, a nie na 102%. Nie musicie nawet przechodzić reliktów, aby właśnie tutaj odblokować to zakończenie, bo ważne, aby zdobyć wszystkie 26 klejnotów po prostu. Mamy też Nitrusa Brio, który pojawił się również później w Crashu 2. No i mamy oczywiście Cortexa. I tutaj to, co jest napisane, tylko zwiastuje, że no jeszcze tak do końca się z Cortexem nie pożegnaliśmy. Tak więc to by było na tyle, słuchajcie. Pokazałem wam wszystko, co chciałem. Mam wielką nadzieję, że seria wam się podobała. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, podzielcie się swoimi opiniami, czy to na temat samego remake'u, czy to na temat serii mojej. Zagrajmy w Crash Bandicoot na PlayStation 4. Jestem ciekaw, jakie są wasze przemyślenia. No i oczekujcie właśnie na moją serię z remake'u drugiej części Crasha. Tak jak mówiłem, ta seria zostanie rozpoczęta na moim kanale jakoś w przyszłym tygodniu. W najbliższych dniach. Nie mówię, że jutro raczej jeszcze nie, ale za kilka dni z pewnością powinienem taką serię rozpocząć, więc nie będziecie musieli zbyt długo czekać. Ja tu jeszcze na koniec wam pokazałem, jak wyglądają poszczególne relikty zdobyte na kolejnych planszach i pożegnam się z wami ostatecznie. Zostawcie kciuka w górę, jeśli seria wam się podobała. Dziękuję za wasz odzew pod poszczególnymi odcinkami. Cieszę się, że jest tylu zwolenników Crasha w Polsce, którzy zawitali na mój kanał. Mam też nadzieję, że część z was po prostu przekonała się do tej serii, a po waszych komentarzach wiem, że jest wiele takich osób, które do tej pory na przykład Crasha nie znały, a po mojej serii zdecydowały się zakupić. Takie osoby też bardzo mnie cieszą, bo jako fan Crasha też bardzo bym chciał, aby więcej osób po prostu tą grę
poznało. Więc na razie to wszystko z mojej strony, a my usłyszymy się w serii z Crasha Bandicoota 2 na PlayStation 4, więc do usłyszenia!